Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Arturze, mam oczko wodne i zastanawiam się nad dbaniem o wodę, o oczyszczanie tej wody. Tak. Czy roślinki są w stanie, nenufary, oczyścić nam wodę bez wspomagania jakiegoś innego, mechanicznego? No, nie tylko nenufary są roślinami, które są w stanie wyciągać te wszystkie substancje, które powodują, że ta woda jest mętna i nieciekawa. Wszystko zależy od tego, jakie ma pan oczko, o jakiej głębokości, bo żeby stworzyć sobie taki akwenik i zbiornik wodny na terenie ogrodu, działki, tak, to musimy mieć różne strefy. Strefy najgłębsze, średnie i te takie przybrzeżne. A zatem, jeżeli nenufary możemy mieć w ogrodzie, w oczku, to potrzebują co najmniej metra dwudziestu głębokości i powinny być w tej strefie taki niemalże, jeżeli mówimy o tych głębokościach oczka, właśnie w tej najgłębszej. Jeżeli byśmy tutaj się zanurzyli, to przy głazach mamy te 60 cm, ale już przechodząc dalej, będzie już 1,20 m, 1,50 m. Są to rośliny stosunkowo duże i dość ekspansywne, więc musimy też się zastanowić, jeżeli mamy małe oczka, nad wprowadzeniem nenufarów, a jak już, to wtedy trzymać je w donicach, w podłożu troszkę uboższym, takim gliniastym, takim może bardziej żwirowym, po to tylko, żeby móc je tam co jakiś czas kontrolować i trzymać w ryzach. Ja na wiosnę tego roku wchodziłem i wszystkie te nadmiary wyrzucałem i mimo tego, że było tutaj też dużo pałki, która działa też cennie, ale była za bardzo już ekspansywną, inwazyjną. Ja ją usunąłem i teraz nenufary przejęły prym w całym oczku. Panie Arturze, nie widzę tutaj filtrów, nie widzę tutaj napowietrzenia. Czy roślinki również mogą nam napowietrzać tą wodę, natleniać, przepraszam? Zrozumiałe, przecież my tutaj mamy rośliny, które chociażby te nenufary, ale ten nenufar, on ma liść o dużej blaszce, gdzie cały czas te procesy fizjologiczne zachodzą. On jest taki pełen śluzów oryginalnej formy. Tak, my tutaj oczywiście czasami dolewamy trochę wody, jak ona wyparuje, natomiast nie mamy tutaj tej wody płynącej. Ta woda jest tutaj stagnująca, ale wprowadzamy rośliny na brzegu, różne tużyce, potem także wprowadzamy rośliny, w tym przypadku rośliny owadożerne, ponieważ to jest nic innego jak rodzaj pływacza, czyli rodzimy gatunek rośliny owadożernej. My uprawiamy w domu rosiczki, kapturnice, dzbaneczniki, ale dobrze było wiedzieć, że również tego typu roślina należy do rodziny pływaczowatych, jest to pływacz pospolity, gdzie posiada, tutaj ten jest jeszcze młody egzemplarz, ale gdybym znalazł takiego starszego, on posiada takie czarne kuleczki. Nie zawsze to widać, musimy znaleźć i wyłowić lepszy. Te kuleczki są rodzajem pułapek, gdzie roślina łapie skorupiaczki, tak? Czyli jest rośliną owadożerną. Panie Arturze, widzę tutaj rybki pływają. Czy te rybki są dokarmiane, czy po prostu nie? Nikt ich nie karmi. One żywią się materią organiczną, jaką tutaj zdobywają, różnego rodzaju pokarmem i zwierzęcym, i roślinnym, w zależności od tego, jakie tu mamy rybki. Przylatuje czasami do nas tutaj czapla, która również tutaj wyławia te rybki. Czyli mamy tutaj stworzony rodzaj ekosystemu, naturalnego siedliska. Ja na wiosnę wyciągnąłem te rośliny inwazyjne, tą pałkę, która też była niebezpieczna. Zostawiłem tylko nenufary, troszkę tużyc i rośliny owadożerne pływacze. Jak planujemy swoje oczko, to powinniśmy nie tylko sugerować się tym wyglądem tych roślin, które mają się znajdować, tylko tak naprawdę ich również oddziaływaniem i życiem, które będzie w tym oczku. To jest bardzo ważne. Roślin wodnych mamy, szanowni państwo, tysiące. Warto zawsze się przygotować, zastanowić się, jakie mamy możliwości, jak to oczko powinno wyglądać, czy w słońcu być, czy w takim zacienionym miejscu. Tak? Głębokość jest tutaj bardzo istotna. Sprawa istotna jest wody. Czy my będziemy uzupełniać, czy też dolewać. Jest to trudne zadanie i trzeba naprawdę rzetelnie postudiować temat roślin wodnych i akwenu wodnego. My tutaj tą wodę uzupełniamy, ale generalnie proszę zauważyć, mimo że tutaj widzimy trochę tej materii organicznej, ale widać również przejrzystość i to, że te rośliny są w dobrej kondycji. My mamy już wrzesień i wiadomo rzeczą, że już następują procesy starzenia się tych blaszek liściowych, powoli ten już
ten zbiornik zamiera w znaczeniu przygotowywania się do okresu zimowego, tak, bo przecież one nie przezimują, no, większość tej materii organicznej opada na dno, natomiast ja też na wiosnę muszę to oczyścić, przygotować, a w sezonie, proszę, ta roślina ładnie sobie rośnie, a woda jest stosunkowo czysta, zasobna, więc nie stanowi kłopotu. Jeszcze te piórka przecież, więc tutaj dodatkowo przypływają nam kaczki, czyszczą, pielęgnują, porządkują, są za skrońce, z oranżerii uciekł żółw czerwonolicy, również tutaj się wygrzewa, jak przyjdziecie plejszy dzień, więc mówimy o tym zachowaniu bioróżnorodności, o takim cennym zbiorniku, które zarówno jest takim rezerwuarem wody w takie słoneczne dni, jak i właśnie daje nam życie. Bardzo panu dziękuję.